Witajcie w kolejnym odcinku vloga Marcina Osmana. Dzisiejszy odcinek jest wyjątkowy, ponieważ bardzo czekałem na to, aż będę mógł wam o tym temacie opowiedzieć. A czekałem dlatego, że to się musiało wydarzyć i uwaga, uwaga, na dzisiejszym vlogu. Po raz pierwszy zobaczyłem prawdziwy hejt. Oh yeah! Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że jest to pierwszy raz i ostatni raz, prawdopodobnie, raczej na pewno. Ostatni raz, kiedy będę poruszał taką tematykę hejtu, zawiści, negatywnych komentarzy, brzydkich opinii, niefajnych tekstów. Mówię o tym, ponieważ dzisiaj zobaczyłem komentarz, z moim znajomym od 5, 6, 7, nawet może 10 lat. I bardzo podziwiam go za to, co zrobił, jaką prowadzi firmę, jakim jest ekspertem w swojej dziedzinie. Natomiast totalnie się zdziwiłem, gdy zobaczyłem dzisiaj komentarz "przestań pierdolić". To był cytat. I poruszyło mnie to z dwóch powodów. Po pierwsze, uważałem Mariusza za gościa na poziomie i osobę, która potrafi wyrazić swoje zdanie w sposób konkretny, a nie rzucając takimi bluzgami. I gdyby jeszcze w tym odcinku, który zapublikowałem ostatnio, rzeczywiście pojawiały się jakieś kwestie kontrowersyjne albo oparte o mówieniu o czyichś case'ach, a nie własnych, a nie o moich przemyśleniach, które się wydarzyły, które miały miejsce, no to jakoś bym to przełknął. Natomiast tutaj mnie to nie też uderzyło, bo nie poczułem tego jako atak, ale rozczarowało. No i właśnie dlatego postanowiłem nagrać wam dzisiaj odcinek mówiący o tym, jak ja sobie radzę z takimi jeszcze gorszymi komentarzami, sytuacjami, hejtem kierowanym w moją osobę czy w moje projekty, abyście być może mogli z tego również dla siebie coś wziąć i móc usprawniać waszą inteligencję emocjonalną. Jeśli ktoś taki jak zwykły, nieznany no-name próbuje niszczyć to, co stworzyliście, czy to, co tworzycie dalej. Moja rekomendacja jest następująca. W moim świecie nie ma miejsca dla hejtu. Nie ma miejsca dla negatywnych komentarzy. Jest miejsce na konstruktywną krytykę. Konstruktywna krytyka oznacza to, że osoba, która wypowiada się w kontekście tego, co powiedziałem wcześniej, rzeczywiście ma jakieś argumenty, doświadczenie, konkrety i w taki sposób mogę ja się od niczegoś nauczyć, mogę poprawić moją pracę, mogę widzieć inne punkty widzenia, ale nie jest to atak między oczy, tak jak wspomniany wcześniej komentarz, który nie wnosi do sprawy nic oprócz negatywnych emocji i informacji, że jego nadawca nie zgadza się z tym, co powiedziałem. Każdy ma prawo nie zgadzać się z tym, co mówię, co prezentuję i co dla was tworzę, ale jest też kolejna rzecz. Wcale nie musicie tego oglądać. Czasami widzę komentarze nie tylko pod moim adresem, tylko przeróżne komentarze na projektach moich znajomych na przykład, gdzie komuś chce się poświęcić 5, 6, 10, 15, 30 sekund swojego życia po to, aby wyrazić dezaprobatę w stosunku do projektu, czy strony, czy jakiejś aktywności moich znajomych, ale nie wnosi to nic konstruktywnego, nic konkretnego. Osoba, która stworzyła ten projekt, czy wokół której tworzy się dyskusja, nie jest w stanie w żaden sposób stać się lepsza na podstawie takiego komentarza, więc jest to absolutnie strata energii osoby, która go tworzy, jak i osoby, która go czyta. Nikt z was nie jest zmuszony do tego, aby czytać negatywne komentarze. No i teraz, w jaki sposób ja sobie poradziłem z tym poniższym komentarzem, o którym mówię? Odnoszę się tylko raz do niego, właśnie na tym vlogu. Tego komentarza nie zobaczycie, bo jest usunięty oczywiście i tego znajomego też u mnie nie zobaczycie na Facebooku, bo jestem już moim byłym znajomym. I skąd takie wydawałoby się drastyczne cięcia? W moim świecie nie ma miejsca na osoby, które próbują mnie w jakiś sposób zniszczyć, albo dać mi nauczkę, albo powiedzieć, że się czymś ze mną nie zgadzają, ale robią to w sposób absolutnie niemerytoryczny. I podobne działanie rekomenduję również wam, czy to w przypadku waszych prywatnych sytuacji, czy waszych biznesowych projektów, bo nikt nie zmusza was do czytania komentarzy, nikt nie zmusza was do tego, nikt nie narzuca wam tego, abyście musieli te komentarze trzymać na waszych stronach, serwerach, na waszych wallach. To jest wasze miejsce, wasz dom, wasze biuro, wasza przestrzeń. Jeżeli ktoś wchodzi z buciorami i próbuje was wprowadzić w jakieś negatywne stany, macie według mnie pełne prawo, aby takiej osoby jak najszybciej pozbyć się z waszego świata i już. A teraz, jak sobie palić z takimi komentarzami, jeśli one są na stronach, które do was nie należą, tylko na ogólnych forach? Bardzo prosto. Ja sobie radzę w ten sposób, że w ogóle ich nie czytam. Nie skanuję mojego nazwiska, nie patrzę na 10 strony Google'a, nie próbuję robić wizerunku Marcina Osmana, który jest idealny,
tylko staram się zostawić te negatywne komentarze również w gąszczu dużej ilości komentarzy pozytywnych, aby osoba, która próbuje się dowiedzieć czegokolwiek o mnie na podstawie tego, co jest w Google, potrafiła sobie sama takie zdanie wypracować. Jeżeli wybiera patrzenie na mnie przez pryzmat negatywnych komentarzy, jej prawo, super. I dzięki temu w ogóle też nie ma jej w moim świecie, bo nie chce ze mną mieć nic wspólnego. Jest to super sposób na preselekcję, preeliminację osób, które potencjalnie chciały, a już im się nie chce wejść do waszego świata. Tak samo nie podkręcam pozytywnych komentarzy. W internecie możecie znaleźć jeden rodzaj komentarzy i drugi jest jak najbardziej ok. Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, takie rzeczy się będą pojawiały i nie masz najmniejszego wpływu na to, że one są. Mówię dużo o proaktywności, o braniu odpowiedzialności za swoje czyny, natomiast nie masz wpływu na to, co inni ludzie o tobie mówią. Nadajesz temu sens dopiero wtedy, jeżeli bierzesz sobie te słowa i te komentarze do serca, do głowy, do umysłu i czujesz się przez nie gorszy. Czasami można oczywiście postrzegać negatywne komentarze jako feedback interpretowany w ten sposób, że ludzie, którzy patrzą na to, co robisz albo korzystają z swoich produktów, po prostu nie zrozumieli twojej filozofii działania i trzeba zmienić sposób komunikowania im tego. Jak powstawała moja pierwsza książka, widziałem negatywne komentarze od osób, które nigdy jej nie przeczytały. I pamiętam ciekawą dyskusję, w którą się wdałem wtedy i sam komentujący przyznał, że tak naprawdę wyraża się tylko i wyłącznie o marketingu książki i o jej okładce, a nie o jej zawartości, bo nie może mieć pojęcia o jej zawartości, dopóki jej nie przeczytał. I żeby ją przeczytał, zrobił zawarte w niej ćwiczenia, dopiero wtedy miałby prawo do tego, aby się do niej odnosić i oczekiwać, że ja jako autor czy dystrybutor również odniosę się do tego w sposób merytoryczny i w ogóle będzie mi się chciało poświęcić czas na to, aby się zajmować takim komentarzem. Pamiętajcie również o tym, że komentarze są najczęściej preparowane albo tworzone przez osoby, które są grubasem siedzącym przed komputerem jedzącym frytki, których celem jest jedynie zniszczenie tego, co wytworzycie. I teraz wiele osób próbuje się mścić na komentujących, próbuje doszukać się, kto dany komentarz stworzył. To nie jest mój styl. Usłyszałem kiedyś takie piękne zdanie, że w przypadku hejterów ich największą karą za to, co robią, jest ich własne życie. I przemówiło to do mnie bardzo mocno. I ja się takiej strategii trzymam, że jeżeli coś jest, co mogę usunąć, bo jest to w moim domu, czytaj na mojej stronie portalu w komentarzach, które należą w jakiś sposób do mnie, bo są na moich platformach, od razu takich osobników eliminuję, usuwając ich ze swojego życia. A jeśli jest to poza moimi kanałami, również eliminuję to w ten sposób, że nie przywiązuję wagi i nie nadaję wagi temu, co oni wytworzyli w swoich tekstach czy komentarzach. Dla mnie osobiście negatywne komentarze i w ogóle tworzenie ich jest oznaką straty czasu i też w sumie nadmiarem wolnego czasu, no bo ja sobie myślę, gdybym ja chciał poświęcać moje cenne minuty, sekundy i godziny na to, aby próbować innym ludziom tłumaczyć, że nie mają racji, no to kurde, nie widzę w tym żadnego sensu, żadnej potrzeby, żadnej wartości. Każdą sekundę wolałbym poświęcić na czas spędzony z żoną, ze znajomymi, z klientami, napisaniem kolejnych 3 zdań książki. Po co w ogóle tracić swoje życie na to, aby udowadniać komuś, że ktoś nie ma racji? I też kolejny aspekt takiego działania to jak bardzo musiałem kogoś poruszyć tym, co powiedziałem, a w żaden sposób nie były to treści kontrowersyjne, aby chciało mu się obejrzeć, pewnie obejrzał, może nie obejrzał, może tylko skomentował po pierwszej sekundzie, kto wie. Ale że w ogóle chciało mu się przeznaczyć odrobinę energii w zburzenie mojego budynku, który tworzę, prawdopodobnie po to, aby jego budynek, czy ich budynki tworzone przez hejterów, były większe, ale nie przez to, że oni je budują wyższe, ale przez to, że niszczą wszystko, co wokół nich jest wyższe, albo przynajmniej równe. No bo jeśli niższe, to tego nie zauważają, czują się bezpieczni. Jak słabe, tanie i niskie, bezwartościowe, bezsensowne jest angażowanie swoich zasobów i swojej energii w psucie czyjejś rzeczy, w komentowanie negatywnie czyjejś rzeczy, z którymi nie mamy nic wspólnego. Ludzi, których w ogóle nie znamy na co dzień. Celebrytów, których znamy tylko wyłącznie z kolorowych gazet.
Bardzo lubię czytać wpisy i takie dojrzałe komentarze Ewy Mingi, która jest bardzo barwną postacią na rynku biznesu w branży modowej. I dystans, z jakim ona podchodzi do tych komentarzy, które ma bardzo liczne, jest niesamowity. I taką praktykę właśnie rekomenduję również Wam, sobie też. Aby móc skupiać się na tym, co ważne, aby móc skupiać się na klientach, na rozwoju biznesu, a nie na pieskach, które ujadają i szczekają. Psy szczekają, karawana jedzie dalej. I to od Was zależy, tylko wyłącznie, nie od nich. Czy nadacie temu, co oni mówią, jakąkolwiek wartość, czy też nie. W moim przypadku jedyną osobą, której opinia może rozstroić mnie jakoś emocjonalnie, jest moja żona. Daje jej dostęp do tych warstw ochronnych, które mam założone na co dzień w stosunku do ludzi, którzy wchodzą ze mną w interakcje biznesowe czy znajomych, bo nikt nie potrafi przeniknąć tych warstw, bo ja nie dałem im dostępu do tego, aby potrafili mnie w jakikolwiek sposób skrzywdzić słowem, komentarzem, tekstem, mailem. Jest to bardzo trudne, ponieważ potrzebujemy akceptacji innych, ale moment, w którym sobie uświadomimy, jakby odkleimy swoje samopoczucie, swoją samoocenę i swoją wartość od opinii innych, będzie jednym z bardziej przełomowych momentów w naszym życiu. Ja pamiętam, że często w przeszłości szczególnie bardzo mocno zabiegałem o opinię moich mentorów, osób, które były ode mnie dużo dalej w biznesie, ale często pojawiały się rozczarowania, bo w pewnym momencie widziałem, że oni są również niedoskonali. I na początku był etap idealizacji, a później często etap takiego wręcz szoku, że wow, że ja tego nie widziałem. Że ja dałem się w to wkręcić, że ja uwierzyłem w tę opinię, że ja uwierzyłem w ten komentarz, że mi wydawało się, że świat jest taki, jak oni go prezentują. Świat jest taki, jaki jest, taki, jakie nadamy mu znaczenie, a nie tak, jak ktoś próbuje nam wmówić, że ono jest. I ten blog wychodzi mi taki bardzo refleksyjny, pełen zadumy, bo dotyczy rzeczy trudnych, które dla wielu z Was prawdopodobnie będą dopiero lekcją do przerobienia, do wypracowania techniki radzenia sobie z hejtem. Ale hejt to coś więcej, nie tylko hejt internetowy. Hejt to jest opinia, która na Was wpływa w sposób destrukcyjny. Czasami możecie usłyszeć od Waszego mentora, nauczyciela czy przyjaciela: robię to dla Twojego dobra. Spoko. Tylko pytanie, czy przypadkiem nie rozjechali Was walcem i nie jesteście w ogóle w stanie się podnieść. I taka z jednej strony uważność, a jednocześnie obojętność wobec tego, co słyszycie na swój temat, na temat swoich biznesów z zewnątrz, jest takim paradoksem, bo jednocześnie musicie słuchać tych opinii, ale umieć wyławiać tylko te, które są wartościowe, których celem jest naprawdę to, abyście zbudowali siebie jeszcze bardziej. A z drugiej strony obojętność wobec tego, co nie ma dla Was żadnej wartości. Abyście nie skupiali się na tym, że codziennie wchodzicie w Google, wpisujecie swoje imię, nazwisko i patrzycie, czy jakiś negatywny komentarz się nie pojawił. Albo nie możecie spać przez to, że ktoś napluł na Wasz produkt. Jest to ciężkie. Na początku. Ale jak wszystko, jest to umiejętność, którą można zdobyć, którą można rozwijać, usprawniać po to, aby być jeszcze bardziej efektywny. I nawet nie chodzi o to, czy będziecie potrafili osiągać dzięki tej umiejętności większe sukcesy biznesowe, a pewnie będziecie, tylko czy będziecie mogli szybciej z takiego stanu rozstrojenia wracać do stanu zen, spokoju, takiego neutralnego stanu, w którym możecie iść w emocje pozytywne, w emocje negatyjne, ale to jest ten punkt wyjściowy. To jest jak taka kuleczka rozchwiana, i rynięce w pewnym momencie się zatrzymuje. I im szybciej będzie potrafili tę kuleczkę zatrzymać, tym łatwiej Wam będzie funkcjonować, bo będziecie mniej czasu tracili na opinie osób, które nie mają żadnego znaczenia. Jeżeli potrzebujecie umiejętności, czy rozwinięcia umiejętności w zakresie inteligencji emocjonalnej i komunikowania się z innymi ludźmi, jak i szybkiej weryfikacji, analizy i potencjalnie usuwania osób, które Wam szkodzą, bardzo gorąco polecam Wam książkę Aleksa Baszewskiego pod tytułem Sukces w relacjach międzyludzkich. I Alex bardzo fajnie pokazuje, jak sobie radzić z takimi delikwentami. Na dzisiaj to wszystko. Dalej jestem w lesie. Dalej jest pięknie. I dalej pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Trzymajcie się. Hej.